Witamy w kolejnym programie z cyklu Zdrowe Miasto. Dziś opowiemy o dolegliwościach i zagrożeniach, które czyhają na nas w okresie letnim. Zapraszamy. Lato to trudny czas dla alergików. Katar, uzawienie i swędzenie oczu to codzienność dla osób walczących z alergiami. Najczęściej zaczyna się wysięg. Wysięg w postaci właśnie kichania, może być kaszel, takiego typowo uczulenia ogólnego, uzawienie oczu, a potem się mogą pojawić właśnie zmiany skórne o charakterze grudek takich czerwonych, świąt tej skóry, zwłaszcza w zgięciach łokciowych, w zgięciach podkolanowych, w okolice klatki piersiowej, tułowia. Takie objawy mogą zaniepokoić pacjenta. Ten okres już rozpoczyna się w marcu, kiedy to już pewne drzewa i rośliny wtedy zaczynają pylić i wtedy już pierwsze objawy alergiczne mogą się pojawić. I trwa to do późnego lata, początkiem jesieni, czyli ten okres początek października. Wiele osób boryka się z alergią krzyżową. Ma ona najczęściej postać alergii pokarmowej na niektóre warzywa czy owoce, połączone z uczuleniem na konkretne pyłki roślin. Najskuteczniejszym sposobem walki z alergią jest odczulanie, czyli leczenie zastrzykami na alergię. Eliminuje ono przyczyny tej dolegliwości, a nie tylko jej objawy. Polega na podawaniu pacjentowi właściwie dobranego stężenia alergenów w formie szczepionek. Zanim jednak samo odczulanie będzie mieć miejsce, wykonywane są zaawansowane testy alergologiczne w celu określenia, co dokładnie wywołuje reakcję alergiczną. Kolejnym krokiem jest odpowiedni dobór szczepionki. W postaci szczepionki alergik otrzymuje odpowiednią dawkę alergenu pod skórę lub pod język. Dawki są zwiększane aż do dawki podtrzymującej, która jest przyjmowana przez kilka lat. Odczulanie nie jest więc zabiegiem jednorazowym i prostym, ale w większości przypadków bardzo skutecznym. Bardzo ważne jest, by przeprowadzić je w odpowiednim momencie. Na pewno nie w tym okresie właśnie, gdzie jest wzrost pylenia, tylko w okresie zimowym i jesiennym. Zwłaszcza dzieci, to wtedy można zgłosić się do lekarza celem odczulania się. W lecie musimy uważać również na kleszcze, bowiem im jest cieplej, tym jest ich więcej. Lekarze radzą, oglądajmy dokładnie nasze ciała, ponieważ kleszcze przenoszą choroby, opanowują okolice, w których dotychczas nie występowały, na przykład miejskie trawniki czy parki. Agresywne są głównie samice, ale niebezpieczne są również larwy czy nimfy, czyli kleszczowa młodzież. W ostatnim okresie zanotowano bardzo wzrost ukąszeń przez meszki oraz kleszcze. Szczególnie właśnie po meszkach często zwracają się pacjenci, zwłaszcza do podstawowej opieki zdrowotnej, z powodu ukąszeń tymi meszkami. Pojawiają się reakcje skórne o charakterze właśnie wykwitów typowo alergicznych. Powoduje to silny świąt, co u niektórych powoduje nawet duszność. Oraz osoby, które oczywiście często wiedzą, że są uczulone na pszczoły lub osy. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, a jest to stan zagrożenia życia. Kleszcza należy usunąć zdecydowanym ruchem. Jeśli jednak nie umiemy tego robić, pozostawmy to specjalistom, radzą lekarze. Jeżeli zauważymy, że nasza skóra wygląda inaczej i popatrzymy, że ma jakieś zaczerwienienie, niektórzy nazwą to rumieniem, prawda? I jeszcze zobaczymy, że coś jest tam wbite w tą skórę, a jak weźmiemy lupę, to przyjrzymy się, że to ma głowę i jakieś jeszcze nóżki, to jest najczęściej kleszcz. Więc jeżeli takie mamy zdarzenie, to w pierwszej kolejności należy tego kleszcza usunąć. W jaki sposób prawidłowo? Tak. Jeżeli się nie potrafi usuwać, to należy się za to nie brać. Należy zgłosić się do każdego punktu przychodni lekarskiej, poradni lekarskiej, gdziekolwiek ona by się znajdowała. I panie pielęgniarki czy lekarze potrafią to doskonale robić. Natomiast możemy się również wyposażyć w aptece, kupić takie urządzenie. Wygląda to jak strzykawka, rodzaj takiej pompy próżniowej, którą sobie możemy, przykładając w miejsce uszkodzone, usunąć sami tego kleszcza. Borelioza jest znana od 1977 roku. To jak na historię ludzką i medycyny to jest bardzo, bardzo krótko. Ludzie zawsze chorowali, mieli zapalenie stawów, mówiło się, że mają reumatyzm. Natomiast Amerykanie w takiej miejscowości Lyme, w tym właśnie 77 roku, stwierdzili, że przyczyną dolegliwości stawowych na przykład może być właśnie taka bakteria, którą przenosi kleszcz. I od tego czasu te badania wszędzie w różnych krajach i w Europie również nastąpiły i wiele osób, mając dostęp do internetu, do publikacji wszelakich,
wiąże sobie swoje dolegliwości z zakażeniem tą bakterią, ponieważ ona daje może dawać dolegliwości bardzo, bardzo niecharakterystyczne. Od jakichś dolegliwości bólowych jednego pojedynczego stawu do złego samopoczucia. Cóż to jest złe samopoczucie? Każdy to inaczej sobie definiuje. Jakieś zaburzeń snu. Jedni odczuwają dolegliwości tak zwane sercowe, czyli cały jest wachlarz różnych dolegliwości, które no, może ta bakteria wywoływać. Do stwierdzania, czy jesteśmy zakażeni tą bakterią, służą testy. Ogólnie dostępne, bardzo powszechne testy, w których to badanie niestety nie polega na tym, że pobieramy krew i oglądamy pod mikroskopem i mówimy tak, tam widzimy tą bakterię i ma pani tą, czy pan tą boreliozę, tylko oznaczamy poziom przeciwciał przeciwko tej bakterii, bo taka jest metoda diagnostyczna. A tak jesteśmy skonstruowani, że cokolwiek na nas napada, czy wirus, bakteria, czy taka bakteria przenoszona przez kleszcza, organizm broni się i wytwarza przeciwciała. Boreliozę można leczyć, jednak nie można się przeciwko niej zaszczepić. Odwrotnie jest z kleszczowym zapaleniem mózgu. Najlepiej jednak, jeśli na spacer do lasu czy parku odpowiednio się ubierzemy. Sprawę powinny załatwić długie spodnie, pełne buty i antykleszczowy preparat. Upały również sprzyjają zatruciom pokarmowym. Lekarze ostrzegają i radzą, by uważać na to, co i gdzie jemy. Należy często myć ręce, kupować artykuły spożywcze przechowywane w lodówkach i jeść tylko potrawy świeżo przygotowane. Tylko rygorystyczne przestrzeganie podstawowych zasad higieny może uchronić nas przed zachorowaniem. Najczęściej przyczynami zatrucia pokarmowego jest zakażenie salmonellą lub gronkowcem. Podczas upałów nie zostawiajmy resztek potraw na później, a zjedzenie na przykład tatara czy ciastka z kremem odłóżmy na chłodniejsze dni. Powinniśmy też uważać na bakterie, które mogą się mnożyć w zbiornikach wodnych, gdzie podczas upałów szukamy ochłody. Ból brzucha, biegunka i wymioty – takie objawy powinny skłonić każdego z nas do jak najszybszej wizyty w najbliższej przychodni.